Witam, witam Was. Jedziemy z Oliwką do sklepu. Ja myślę, że to są ostatnie zakupy. Kilka razy byłyśmy, ale nie brałyśmy kamerki. Ostatnio w ogóle dużo razy ominęłam Was, bo dużo pracy, dużo działania. Jedziemy do sklepu po prezenty. Jak będziemy jechać, znaczy lecieć samolotem, powinnaś dronę obok samolotu. Oczywiście, od razu by mnie zgarnęli do więzienia. Dokładnie jest powiedziane, że nie można latać blisko portów lotniczych. Ja za technologią nie przepadam, ale tutaj Krystian mnie zawsze namawia do dobrych rzeczy. Dron. No, powiem Wam, że podoba mi się ten klimat. Fajnie. Może Wam nagram zachód słońca. O Jezu, jestem podekscytowana. Może zdążymy. Dawaj, Oliwka, jedziemy. Co? Zobaczcie, ja wyszłam specjalnie wcześniej z juniorkiem, a on tutaj wszedł. No chodź. Juniorek, idziesz z nami? Chcę jechać z nami do baletu. Nie może. Chodź, juniorek, jeszcze się przyjdziemy na spacerek. Jak się uparł, wie, że jedziemy, wie, że się uszykowałyśmy, on nie jest głupi. Wyjeżdżamy dokładnie, kochani, 20, a 21 będziemy na miejscu w Polsce. Dobrze, dobrze. Zobaczymy, co on zrobi. A czy zapomniał już? Nie, nie zapomniał. Zobacz. Aleś ty idź tam, a ja pójdę. Jak on wie, on dobrze wie. Chodź, juniorek, do domu idziemy. Do domu. Wcale nie jedziemy tam. Chodź. Taki jest fan, bo widział nas, że się szykujemy. Nie da rady się namówić. Jeszcze Oliwka musi mi tłumaczyć. No chodź do pani. Na rękę go weź, Oliwka. Jaki biedny. On już za długo żyje na tym świecie, żeby można było go okłamywać. O, zobaczcie, Oliwka znalazła buty. Te, co Kasia kupiła. Kasia, pozdrawiamy ciebie. I tutaj kosztują $80. Pokaż. Na zniżce. Tak, to są te chyba. Chociaż nie wiem, czy one są złote. No dobra, ale czy są twoje? Bo my przyszłyśmy po buty dla Oliwii, bo Oliwia ma w sumie teraz tylko dwie pary. Tutaj są na zniżkach właśnie fajnie, bo wybierzemy coś, co jest na zniżce, ale firmowe. Słuchajcie, mi się te podobają. Jakie ładne, właśnie takie kobiece, sportowe, ale jednocześnie i kobiece. Bardzo fajne. I te mi się podobają. Zobacz, jakie ładne pumy. Śliczne. No wiesz co? A to są takie same, tylko że mocny róż. Nie wiem. Te mi się jeszcze... Znaczy, te miałam już i były spoko. Ale kosztują 80. Te mi się podobają jeszcze. Takie... Hello. Oliwka może wydać, ile? Powiedziałam ci 70, max 70. A ile to kosztują? 160. A, no to... No to chyba, że masz stówę swoją gdzieś. Nie. Nie. Dziwne. Dziwne, nie? No, just deliver. Nie podobają ci się? Ale ładne są czarne też. Ładne, nie? No pewnie, bierz sobie. I te są ładne i te. Tak jakby ten materiał był inny, zauważyłaś? Te mają siateczkę. Chociaż bardzo podobne. Faktycznie jest inny model. No, troszeczkę inny. Musi być inny model i dlatego też takie inaczej je czuć. Tak, zobaczcie jaka moda, kwiaty, co? Zobaczcie jaki ten zestaw fajny. Też taki ciekawy. Jak papuszka. Te mi się podobają dresy bardzo, ojej. No bardzo mi się one podobają. Jeszcze mi piżamy właśnie, bo tak super. I mówię, piżamy potrzebuję. Ekstra są bardzo ładne. Śliczne. O, zobaczcie jaka cena. Super, taki zestawik. Proszę bardzo, komu źle w wakacje. Oliwka jeszcze powiedziała, że to jest czyjeś. I mi tutaj rzuciła w moją stronę. Zobaczcie, Oliwka taką piżamkę wybrała. Ładną. Taką na zniżce. Sexy do polan. Ja oczywiście sobie, bieliznę i takie coś. Bieliznę? Tak, bieliznę.
Zobaczcie, takie coś za 15 dolarów. Także nie sposób jest tego nie wziąć, bo zobaczcie, ile to kosztowało normalnie. 60 dolarów i śmiem uznać, że to była prawda. Jakie stringi! No, także mamy przymierzone rzeczy. Niby nagrywam Oliwię, ale mi chodzi o ten samochód. O, jak ładnie. Słuchajcie, zobaczcie, jakie fajne samochodziki. Nie, ale super, co? Zrobimy zdjęcie? Zrobię ci zdjęcie. Oj tam, no pewnie, że jesteśmy wiśniaki. Pochodzimy ze wsi, ale ładne, ładne. A też robisz? Co? Mi się odpalił, ale przypał. A chciałam ci pochwalić moje ale nie zrobiłaś? Nie. No to zrób. Jesteśmy w takim parku, zauważcie. Tam wszędzie ludzie chodzą, spacerują. Co ty zrobiłaś? Namalowałaś obraz, tak? Co to był za obraz? Już nie pamiętam. Gdzie idziemy? A, Denmark. Uważaj. No co ty? No ale to... Hello! Ale hello! To jest miejsce, park, tu można fajnie jeździć na rolkach. Tutaj ludzie jeżdżą na rowerach. Wszędzie jest Jurassic Park. To jest naturalne środowisko Florydy. A tu już jest ogarnięte przez człowieka. To widać. Brak szacunku. Brak szacunku do kwiatów. Ktoś kiedyś napisał na podłodze w sklepie. Brak szacunku. Ty w ogóle masz brak szacunku bardzo często. Ja zauważyłem, Oliwko. Ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz tego sprawę. Jak stracimy drona, to tutaj wpadnie, o. Tak. A tam można chodzić po wodzie. Można. Niczym jest. U to by się dobrze jeździło na wrotkach. Ty, no na serio, ale tu możemy przyjechać kiedyś na wrotki. O kurczę, wiecie co, ja mam stresa, bo pierwszy raz będę latała dronem poza domem. Także to też jest stres. Za każdym razem będę miała stresa. Dobra. Kochani, to wszystko dla was. Pamiętajcie, nawet poświęcenie, bo tutaj może aligator wyjść i nas zjeść. Tak się poświęcamy, prawda, Oliwko? A tu jak ci panie dojdzie? Nie ma prawa wpaść. No coś ty. A jak padnie, to jedziesz pływać. To prawda. Mam strój kąpielowy, trzymaj. Ty nagrywaj wszystko. Ej, mogę usiąść, czy to brak szacunku? Brak szacunku do drona, tym razem. No cóż. Życie bez ryzyka to nie życie. Aha, to najpierw tak się mogę tutaj rozstawiuje. To jest tak, jakbym była pierwszy dzień gdzieś w jakiejś pracy i bym musiała pokazać jakieś dobre umiejętności moje, nie mając ich za dużo. Tylko jest woda. No dobra, ale jak spadnie do wody, czy spadnie na ziemię, to przecież to samo. A on jest wodoodporny? Tak. Nie wyprostował. Kasia mówił, że wyprostuje. No dobra, w razie czego mu wyprostuje to skrzydło. Bo nie wiem, czy on prostuje, czy nie prostuje. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce do pierwszego lotu takiego poważnego. Co jest dobre? O, działa. Wow. Nie nade mną, please. Please. Wow. Widać nas. Tak! O Jezu, nad wodą? Tak, ale mówię, że nie jest. Tak, tak. Zawsze mam taki guzik, opcję, żeby wrócił do domu. Tak? Schodzi. O Jezu. O Jezu! Troszkę pomylić się kilka metrów. Idzie do ciebie! Uciekałaś. Patrzcie.
Zobaczcie, jaki prestiż. Widzicie to? To jest, to się nazywa prestiż. Nie jakieś buty, nie jakieś skarpety, majtki. Po prostu prestiż. To się nazywa prestiż. Jeszcze będziesz latała? Nie. Już nie? Wystarczy. No i fajnie. Chcemy się z wami pożegnać. Udało mi się. Bardzo lubię też edytować. Na razie to będzie takie nieprofesjonalne. Musicie mi wybaczyć, że nie mam jeszcze takiej ręki dobrej. Trzymajcie się!